sobotnie popołudnie na Raciborskim Rynku zagości Święty Mikołaj. W jego towarzystwie przedstawiciele służb mundurowych będą rozdawać czujniki czadu i doradzać, jak dbać o bezpieczeństwo w okresie grzewczym. 17 grudnia od 16 na rynku Święty Mikołaj będzie rozdawać najmłodszym słodkości, a towarzyszyć mu będą służby mundurowe. Jednym z głównych punktów programu będzie kampania Nie dla czadu, połączona z promocją czujek antyczadowych. Tlenek węgla to cichy zabójca. Chcąc się przed nim uchronić, warto jest zaopatrzyć się w czujniki, które są najskuteczniejszym sposobem ochrony przed niebezpiecznym działaniem tlenku węgla. Tutaj będziemy promować taki program, tak to wymyśliłem, ponieważ bardzo duże zagrożenie jest teraz, szczególnie w okresie zimowym, dochodzi do różnego rodzaju zatruć czadem i będziemy edukować raciborzan, co zrobić, żeby nie ulec wypadkowi, żeby się nie zatruć czadem. W porozumieniu z Urzędem Miasta, szczególnie z panem prezydentem Dariuszem Polowym, uzgodniliśmy, że miasto ufunduje pewną pulę czujek, które będziemy chcieli, o ile zdążymy, rozdysponować tutaj na tym, na miejscu, wśród ludzi, którzy przyjdą i którzy będą z nami tutaj się edukować. W programie akcji Bezpieczni z Mikołajem zaplanowano również pokazy sprzętu będącego na wyposażeniu służb. Będzie można obejrzeć pokazy udzielania pierwszej pomocy, a także nauczyć się podstaw jej udzielania. Przygotowaliśmy z WOPR-em i ze służbami mundurowymi imprezę na Raciborskim Rynku. Będzie się nazywała Bezpiecznie z Mikołajem i będziemy promować szeroko pojęte bezpieczeństwo. Będziemy edukować raciborzan, dzieci, młodzież. Z Piotrem Krużołkiem będziemy prezentować pierwszą pomoc. Będzie można zdobyć mikołajkowy certyfikat pierwszej pomocy. Panowie z policji będą mówili o ogólnym pojęciu zasad bezpieczeństwa, czyli nie tylko na drodze, ale również w domu, jak się zachowywać. Także tutaj jest ogromna rola policji. Również wystąpią i zaprezentują swój sprzęt i swoje umiejętności służby ze Straży Granicznej w Raciborzu i ze Służby Więziennej. Oczywiście będą też strażacy. W ferworze świątecznych przygotowań nie wolno zapominać o dbaniu o swoje bezpieczeństwo. Zatrucie tlenkiem węgla dotyczy zwłaszcza osób posiadających w domu otwarty płomień. Czujniki CO wciąż są mało popularne w codziennym użytku. Tymczasem ich działanie pozwala szybko zareagować i zapobiec tragedii.